Minęła 19. Jacek Sobala. Dobry wieczór Państwu. Zapraszam na główne wydanie serwisu informacyjnego w Telewizji Republika. Jutro w Brukseli test dla ekipy Tuska. To głosowanie ujawni, jakie są prawdziwe intencje i zamiary nowej władzy. 17 grudnia 70 roku. Tragiczna data w polskiej historii. 53 lata temu w Gdańsku komunistyczni zbrodniarze dokonali krwawej pacyfikacji robotniczego protestu. W Watykanie urodziny papieża. Ojciec Święty kończy dziś 87 lat. A w Warszawie koncert kolęd w klubie Gazety Polskiej na Mokotowie. Jutro definitywnie okaże się, jakie są prawdziwe intencje i zamiary ekipy Tuska. Jutro w Brukseli odbędzie się posiedzenie Rady do spraw środowiska, na którym ma zapaść decyzja co do dalszego procedowania rewolucyjnych zmian unijnych traktatów. Oczywiście ta Rada to nie jest właściwe miejsce i to nie jest właściwe gremium do rozstrzygania spraw tej wagi, ale dzięki temu wybiegowi do podjęcia decyzji zamiast jednomyślności potrzebna będzie tylko bezwzględna większość. Ten manewr unijni urzędnicy przetestowali już wcześniej. Paweł Buch. Zgodnie z pierwotnym planem, propozycją zmian traktatowych miała się zajmować Rada Unii Europejskiej do spraw ogólnych. Z uwagi na medialną burzę wokół tej sprawy, propozycja zmian traktatów została przeniesiona do Rady do spraw środowiska, która zbierze się jutro. Należy traktować to wydarzenie jako taką sondażownię, co które kraje myślą o zmianach traktatów. Każdy kraj będzie tam miał swojego przedstawiciela, polski rząd również. No i zobaczymy, jakie będą wyniki tego spotkania. To nie jest na pewno ostateczna decyzja, to nie jest najbardziej kluczowa decyzja, ale dużo będzie można się dowiedzieć po tym spotkaniu. Premier Donald Tusk deklaruje, że jego rząd jest przeciwko zmianom we wspólnocie europejskiej. Żadne manewry, żadne próby gier, żadne próby zmian traktatów, które są wbrew naszym interesom, to nie wchodzi w rachubę. Rząd na jutrzejszych rozmowach najpewniej będzie reprezentowała minister klimatu i środowiska Paulina Henning-Kloska, która jednak nie zadeklarowała, jak będzie głosować w tej sprawie. Może być tak, że właśnie ministrowie rządu Donalda Tuska zgodzą się na zmianę traktatów, bo już jest po wyborach, bo już nic tej koalicji większości, która jest w parlamencie polskim, nie grozi. Wobec tego myślę, że trzeba po prostu bacznie się temu wszystkiemu przyglądać. Jedyna europoseł Polski 2050 Róża Thun głosowała za zmianami traktatów, podobnie jak politycy lewicy wybrani z list Koalicji Europejskiej, której przewodziła Platforma Obywatelska wiosną 2019 roku. Deklaracje Donalda Tuska, że jest przeciw tym poważnym zmianom w traktatach europejskich, nie brałbym poważnie. On nie mówił o podwyższeniu wieku emerytalnego, a potem przeprowadził. Po prostu jest to osoba niewiarygodna, która jest patologicznym kłamcą. Zalecałbym ostrożność. Tymczasem do Polski ma trafić 5 miliardów euro z Krajowego Planu Odbudowy. Jednak równolegle nowy premier Donald Tusk nie zawetował unijnego budżetu, według którego będziemy musieli zapłacić Brukseli 150 miliardów euro. Kolejny szczyt w styczniu za hasłem rewizja 7-letniego budżetu skrywane są skrzętnie nowe unijne podatki, odbierające potencjalne dochody państwom członkowskim, służące budowie europaństwa, któremu twierdzi, że jest przeciwny. Na obecnym szczycie Tusk ich nie kwestionował, czy je zawetuje na kolejnym. Unia Europejska, no cóż, jest takim pararządem, chciałaby być pełnym rządem, także to, że trzeba się trzymać za kieszenie, kiedy biurokraci zdobywają coraz więcej władzy, no jest rzeczą zupełnie oczywistą. Nikogo to w ogóle nie powinno dziwić. Unia Europejska nie jest maszynką do rozdawania pieniędzy, jak próbuje się nam wmówić, jest maszynką do marnotrawienia pieniędzy. Na mocy inspirowanych przez Niemcy zmian unijnych traktatów dojdzie do ograniczania suwerenności państw członkowskich, między innymi w takich obszarach jak polityka zagraniczna, bezpieczeństwo, modernizacja armii, edukacja, służba zdrowia i podatki. Federaliści starają się doprowadzić do stworzenia wielkiego europejskiego państwa ze stolicą w Berlinie. Paweł Buch, Telewizja Republika. 53 lata temu, 17 grudnia 1970 roku w Gdańsku, milicja i wojsko na rozkaz Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej strzelały do robotników. To był zimowy poranek, godzina 6 rano i to nie była manifestacja. Ci stoczniowcy po prostu szli do pracy i robili to na wezwanie
ówczesnego wicepremiera Stanisława Kociołka. Oczywiście ten kat Trójmiasta, tak samo jak inni komunistyczni zbrodniarze, pozostał bezkarny. Jeszcze raz ponawiam, stoczniowcy, adresowane do was wezwanie. Przystąpcie do normalnej pracy. Są do tego wszystkie warunki. Tymi słowami na 10 godzin przed masakrą do robotników zwracał się ówczesny wicepremier Stanisław Kociołek. Jednak gdy kolejnego dnia rano stoczniowcy zgodnie z tym apelem wyruszyli do pracy, zostali zaatakowani przez funkcjonariuszy wojska i milicji. Na skutek tego ataku zginęło 16 osób, w tym bohater słynnej ballady Janek Wiśniewski, czyli Zbyszek Godlewski, który stał się potem symbolem tego wydarzenia. Odpowiedzialny za te zbrodnie Kociołek nigdy nie poniósł za nią konsekwencji. Po wydarzeniach grudniowych stracił wprawdzie miejsce w biurze politycznym KCPZPR, jednak za karę został wieloletnim ambasadorem PRL, m.in. w Moskwie, Tunezji i Luksemburgu. Kat Trójmiasta nigdy nie poniósł odpowiedzialności karnej. W rocznicę tego wydarzenia list wystosował prezydent Polski Andrzej Duda. Łączę się z uczestnikami obecnych obchodów, składając hołd bohaterom grudnia 70. Dziękuję za odwagę, prawość, determinację i ofiarność, dzięki którym nasz naród ostatecznie zwyciężył, obalił czerwoną dyktaturę i odbudował wolną Polskę. Głęboko wierzę, że pamięć o tamtych tragicznych wydarzeniach będzie trwać jako przestroga i zawsze aktualne zobowiązanie do umacniania naszego suwerennego państwa opartego na zasadzie solidarności oraz do dbania o pomyślny, sprawiedliwy rozwój Rzeczpospolitej. Dziś w Warszawie na Mokotowie Młodzieżowy Klub Gazety Polskiej zorganizował koncert najpiękniejszych kolęd i pastorałek. Był świąteczny klimat, rodzinna atmosfera i poczucie wspólnoty, czyli było to, co przy takich spotkaniach jest najważniejsze. Był też Łukasz Żmuda. W programie koncertu znalazły się dobrze znane wszystkim kolędy, takie jak Pójdźmy wszyscy do stajenki, czy Bóg się rodzi, w niezwykłym i wyjątkowym wykonaniu wokalistki Gabrieli Mrugacz. Kolęda pod tytułem Bóg się rodzi. Jest to jedna z najpiękniejszych polskich kolęd, choćby ze względu na to, że pada w niej akcent patriotyczny. Nie pamiętam już, kiedy bym jej nie śpiewała. Tak naprawdę wykonuję ją od dziecka. Jest to kolęda umiłowana przez wszystkich Polaków. I to, co najbardziej porusza mnie w kolędach, to właśnie możliwość takiego duchowego wzmacniania, wzrastania w wierze. W programie nie zabrakło także znanych na całym świecie hitów. Let it snow czy Jingle Bells. W różnorodnych aranżacjach, m.in. w stylu jazzowym czy rytmach samby. Na fortepianie zagrał pianista Paweł Stawiński. Podkreślić magię nadchodzących świąt Bożego Narodzenia, wprowadzić mieszkańców Warszawy w tą atmosferę, w ten nastrój taki przedświąteczny, aby mogli jak najbardziej za już 7 dni cieszyć się z narodzenia Pana Jezusa w swego rodzaju całej wyjątkowości tego wydarzenia. Momentami cała sala włączała się do śpiewu kolęd. No, kolędy właśnie śpiewa się w gronie, tak? Wśród znajomych, wśród członków rodziny. No i to jest piękne, bo to właśnie te kolędy też nas jednoczą w tym czasie, co jest no bardzo, ale to bardzo ważne, nie? Bo te święta jednak, pomimo tego, że wspominamy to, co było 2000 lat temu, to też jest taka okazja, powiedzmy, do pewnego odświeżenia tych relacji rodzinnych z bliskimi. Trzecia niedziela Adwentu obchodzona jest jako niedziela Gaudete. Oznacza radość z przyjścia Chrystusa. Dlatego tym mocniej wybrzmiały na dzisiejszym koncercie słowa kolęd, bo już dosłownie za kilka dni będziemy mogli przy wigilijnym stole wyśpiewać słowa Lulajże Jezuniu, lulajże lulaj, a Ty go matulu w płaczu utulaj. Dziewiątego października gwiazdor serialu Przyjaciele Matthew Perry został znaleziony martwy w swoim domu w Los Angeles. Wczoraj ujawniono, co było przyczyną jego śmierci i na ten temat relacja z pierwszej ręki od naszej korespondentki z USA Małgorzaty Szulc.
Biuro Lekarza Sądowego w Los Angeles opublikowało raport na temat przyczyny śmierci Matthew'ego Perry. Słynny aktor zmarł w wyniku działania ketaminy, a następnie utonięcia. Wyniki badań toksykologicznych wskazują na obecność w organizmie aktora substancji stosowanej w chirurgii jako środek znieczulający i relaksujący. Perry kilkanaście dni przed śmiercią poddał się zabiegowi medycznemu. Jeśli nawet użyto w szpitalu ketaminy, to nie byłoby możliwe, aby w czasie utopienia się w basenie ten środek farmakologiczny był nadal we krwi tragicznie zmarłego aktora. Od 19 miesięcy nie brał żadnych narkotyków ani nie pił alkoholu, a poziom ketaminy wykryty podczas autopsji był wielkości dawki podawanej pacjentom podczas procedur medycznych. Raport informuje, iż w miejscu, gdzie doszło do tragedii, nie znaleziono żadnych leków ani nielegalnych substancji. Wyniki badań wskazują na to, iż we krwi słynnego 54-latka wykryto obecność leków przepisywanych osobom leczonym z uzależnień oraz cierpiącym na depresję. Zażycie tych lekarstw nawet w niskich dawkach w połączeniu z ketaminą mogło doprowadzić do podwyższenia ciśnienia krwi i tętna oraz spowodować zasłabnięcie i utratę przytomności, które doprowadziło do utonięcia. Z Los Angeles dla Telewizji Republika, Małgorzata Szulc. Dzisiaj papież Franciszek kończy 87 lat. Jest jednym z najstarszych papieży w historii. Ostatnio z powodu różnych kłopotów ze zdrowiem przyzwyczailiśmy się do widoku papieża na wózku inwalidzkim, ale jak sam powiedział, jemu to nie przeszkadza, bo rządzi się głową, a nie kolanem. Na przyszły rok zaplanowane jest jedno z kluczowych wydarzeń jego pontyfikatu. Ostatni etap synodu, który nakreśli przyszłość Kościoła. Święty Jan Chrzciciel to człowiek niezwykły. Ludzie zbiegają się, żeby go słuchać, przyciągani jego konsekwentnym i szczerym sposobem bycia. Jego świadectwo uwidacznia się w szczerości języka, uczciwości zachowania i surowości życia. Odróżnia się od innych sławnych i możnych osobistości tamtych czasów, które przeciwnie, wiele uwagi przywiązywały do pozorów. Osoby takie jak on, uczciwe, wolne i mężne, są postaciami świetlistymi i fascynującymi. Pobudzają nas do wzniesienia się ponad przeciętność i bycia z kolei wzorem dobrego życia dla innych. W każdej epoce nasz Pan wysyła ludzi takich jak on. Czy ich rozpoznajemy, czy próbujemy uczyć się z ich świadectwa, czy pozwalamy rzucić sobie wyzwanie. Tydzień przed swoimi urodzinami Jezus zachęca nas do zastanowienia się, w jaki sposób podczas zbliżających się świąt Bożego Narodzenia możemy być świadkami światła, świadkami Chrystusa. Przykład Jana uczy nas przynajmniej dwóch rzeczy. Po pierwsze, ukazuje nam niemożność samozbawienia, bo tylko w Bogu znajdujemy światło życia. Po drugie, daje do zrozumienia, że każdy z nas poprzez służbę, konsekwencje, pokorę, poprzez świadectwo życia, zawsze z pomocą Bożej łaski, może być lampą, która świeci i pomaga innym znaleźć drogę na spotkanie Jezusa. Do Amiki, znaczy do Lecha wraca Rumak. Dzisiaj Raków w kuriozalnych okolicznościach pokonał koronę. Teraz sport i pogoda, a więcej aktualnych informacji na naszym portalu tvrepublika.pl.